opuszczamy Podlasie. Ruszamy do województwa lubuskiego, a konkretnie do Budachowa, do nietypowego gospodarstwa Kamili i Bogdana Kasperskich. By do niego dotrzeć, trzeba przemierzyć bezkresne lasy, położone w jednej z najrzadziej zaludnionych gmin w Polsce. Gospodarstwo objęte jest certyfikatem ekologicznym. Składają się na nie dwa pola, łąka i ogród z sadem przydomowym. Sąsiaduje ono i jest częściowo położone na obszarze Natura 2000, Lasy Dobrosułowskie. W przydomowym ogrodzie i na polach Kasperscy uprawiają zdrowe jedzenie. Tworzą własne rozwiązania, szczególnie w zakresie uprawy na słabej ziemi. Stosują techniki oparte na bioróżnorodności i elementach permakultury. Jesteśmy w magicznym miejscu, wyglądającym nieco kosmicznie. Powiedzmy, co to jest za miejsce? To jest kopuła sferyczna, dzięki której możemy uprawiać i wczesną wiosną, kiedy na ogródku jest jeszcze zimno, tu jest dużo cieplej, i tak naprawdę potem jeszcze późną jesienią. Także wykorzystujemy ten czas, kiedy jest jeszcze zimno, albo już za chwilę będzie zimniej, możemy tutaj przedłużać wegetację roślin. Bardzo często są to sadzonki, które później właśnie sadzimy w ogrodzie. A jak reagują ludzie, jak widzą to miejsce? No pytają się przede wszystkim, co to jest, bo to jednak jest konstrukcja trochę kosmiczna, jeszcze rzadko spotykana. Można tutaj przyjść, wypić kawę i patrzeć na gwiazdy. Dokładnie tak. Fajne jest to, że na dworze jest chłodno. Przez chwileczkę słońca tutaj temperatura się bardzo zmienia, szybciutko robi się ciepło, szybko się nagrzewa, więc jesteśmy jakby w pomieszczeniu, ale ciągle w ogrodzie. Taka kopuła przydaje Wam się przez cały rok, bo Wy cały czas pracujecie i też dbacie o to, żeby nic u Was się nie zmarnowało w ogrodzie. Tak, no po to uprawiamy ogród, żeby tak naprawdę jak najwięcej rzeczy wykorzystać przez cały rok, więc staramy się przetwarzać warzywa, owoce, zioła, kwiaty na różne sposoby, no tak, żeby móc z tego korzystać przez cały czas i nie kupować tego w sklepie. Wiadomo, że swoje przetwory są po prostu najzdrowsze i najsmaczniejsze. A co tutaj mamy? Bo proszę Państwa, no to wygląda cudownie. Tutaj mamy mirabelki. Mirabelki. Tak, żółte mirabelki, czerwone mirabelki. Tutaj mamy czerwony agrest. A co to jest? Bo wygląda imponująco. Ocet siedmiu złodziei, czyli tak naprawdę macerat z różnych ziół i przypraw, które zalewa się domowym żywym octem. I taka mikstura stoi około miesiąca, potem ją odcedzamy i możemy to pić w rozcieńczeniu z wodą. Jest to taki domowy sposób na wspomaganie swojej odporności. Cudowne, a skąd bierzesz pomysły na takie receptury? Generalnie bardzo często korzystam z doświadczenia babci, która ma już 92 lata i zawsze po prostu robiła w domu przetwory, suszyła różne rzeczy, no po prostu dla rodziny na cały rok. Czytam oczywiście też w literaturze różne opisy dotyczące właściwości różnych roślin. Staram się takie dobierać, żeby wspomagały nawzajem swoje działania. No ale też druga strona to oczywiście doświadczenie, własna intuicja, smak. Tak? To wszystko przez lata próbujemy, wspomagamy się wiedzą babci. No i myślę, że dosyć dobrze to wychodzi. A tutaj co mamy? Bo widzę jakieś przepiękne. Tu są chyba octy. Tak, tutaj mamy octy, takie świeżo zalane i już pracujące chwilę i takie troszkę starsze, już odlane. Powiem szczerze, że zawartość tych słoiczków wygląda nie tylko apetycznie, ale bardzo artystycznie. Masz artystyczną duszę. Dziękuję. Je się oczami. No tak. Na co wpływają te Twoje produkty? Bo tutaj widzę mirabelki, mięta. Tak, akurat te octy są na bazie mirabelek, ale żeby miały inne działanie i inny smak, to każdy z nich jest dodatkiem ziół, bo to bardzo wspomaga i wzbogaca ten nastaw. I tutaj mamy na przykład te fioletowe kwiaty, to jest mięta meksykańska. Tutaj mamy szałwię, nagietek, tutaj mamy bazylię grecką. Tak, i szałwię cytrynową.
Więc generalnie to bardzo nam wzbogaca działanie, ponieważ te zioła, które dodajemy do octu, oddają nam również swoje cenne właściwości. I to jest, myślę, że bardzo fajne. A tutaj widzę, że akurat nie zostały chyba wykorzystane liście ziół, ale łodyżki. To jest taki jeden ze sposobów zagospodarowania odpadów. Czyli rzeczy, które najczęściej lądują w koszu, czy mam nadzieję na kompoście chociaż, to możemy je naprawdę bardzo fajnie wykorzystać, bo robiąc z kwiatów lawendy syrop albo susząc je, czy dodając do octów, zostają nam łodyżki. Takie suche, które wydają się tak naprawdę odpadem. Robiąc syrop lawendowy, zostały mi skórki od cytryny. No i tak naprawdę połączenie i skórek od cytryny, i patyczków z lawendy tworzy nam ocet, który co prawda nie będziemy pić, ale jest świetnym octem do sprzątania w domu. Prawdziwe ogrodowe zero waste. Wzorcowe. Tak. Staramy się. Może jeszcze pokażę Ci więcej suszonych warzyw i bardzo ziół. Chętnie. Zobaczymy sobie. Jak to pięknie wygląda znowu, cudowne kompozycje. Widzę kwiaty. Tak, są. Tutaj mamy i kwiaty, i zioła, i warzywa. Tutaj mamy na przykład suszone liście selera, zimą konieczne do zupy. Majeranek, dużo, jeden i drugi słoik, ale tyle rzeczywiście potrzebujemy na rok, bardzo dużo zużywamy. Kwiaty kaliny koralowej, też bardzo ciekawie wyglądają w herbacie. No i tak naprawdę też odpadki, czyli obierki z jabłek, które suszymy, używamy na przykład do zrobienia octu. Mamy też coś, co tak naprawdę rzadko się zdarza, myślę. Ususzone płatki maku. Wow. Herbata z suszonych płatków maku jest bardzo delikatna, bardzo smaczna, zdrowa i ma przepiękny kolor. No i oczywiście bezcenny, jeżeli chodzi o zdrowie, nagietek. Taki bardzo popularny i chyba jeszcze ciągle niedoceniany u nas. Dorać, jakie warzywa, jakie zioła możemy wykorzystać w takim ogrodowym zero waste? No wydaje mi się, że wszystko możemy wykorzystać. Nie ma rzeczy takich, których nie można wykorzystać i w domu, i przetworzyć. Wszystko możemy wysuszyć, przerobić na octy, zrobić powidła. Wszystkie warzywa, takie, które się uprawia w ogrodzie, czyli na przykład marchewka, pietruszka, burak, seler, por, no praktycznie wszystko, czego się używa na co dzień, wszystko można wysuszyć. I na przykład zimą, jeżeli nie ma się takich warunków w jakiejś idealnej piwnicy, to potem z tego wszystkiego możemy korzystać cały rok. Przyglądając się działaniom gospodarzy, można zaczerpnąć inspiracji do noworocznych postanowień. Warto być blisko natury, zrezygnować z nadmiernego konsumpcjonizmu, korzystać z najprostszych rozwiązań i żyć zgodnie ze zasadą zero waste. Co zrobić, aby ogród był bardziej eko? Zasady zero waste i less waste sprawdzą się doskonale. Zamiast kupować nowe doniczki na kwiaty, można stworzyć samodzielnie doniczki z puszek, na przykład po farbach czy produktach spożywczych. Wystarczy tylko zrobić w nich otwory odpływowe. Natomiast plastikowe opakowania po jogurtach czy papierowe opakowania po jajkach warto wykorzystać podczas przygotowywania własnych rozsad. Trzeba też zwracać uwagę na zmniejszenie zużycia wody w ogrodzie, na przykład poprzez wykorzystanie do podlewania deszczówki. Jest nie tylko darmowa, lecz także lepsza dla roślin niż zawierająca chlor twarda woda z rurociągu. Warto również stosować naturalne sposoby na chwasty. Ściółkowanie to skuteczny sposób na zatrzymanie wody i ograniczenie ich wzrostu. Zamiast kupować włókninę, można wykorzystać organiczne odpady z ogrodu. W roli ściółki dobrze sprawdzi się na przykład skoszona trawa i siano.